Rozpocznę od ilustracji. Oto odcinek AB. I teraz tak. Ten odcinek ma dwie osie symetrii. Jedna to prosta, na której on leży, a druga to prosta, która przechodzi przez środek tego odcinka i jest do niego prostopadła. Właśnie prosta K jest symetralną tego odcinka. Muszę wyznaczyć współczynnik kierunkowy A i wyraz wolny B. Gdyby to było zadanie zamknięte, to właściwie już na podstawie tego rysunku można podać odpowiedź. Zobaczmy. Prosta AB wznosi się na zasadzie 1 w prawo, 2 w górę. Tutaj mamy wyraźnie widoczne punkty kratowe. Z kolei prosta do niej prostopadła będzie opadać na zasadzie 2 jednostki w prawo, 1 jednostka w dół. Czyli współczynnik kierunkowy prostej K to będzie minus 1 dzielone przez 2. Z kolei wyraz wolny B to będzie punkt przecięcia prostej K z osią Y. 2, 4, 6. Zatem mogę już zaryzykować równanie tej prostej, które oczywiście teraz wyprowadzę. Wyznaczę A. A to współczynnik kierunkowy prostej K, a ponieważ prosta K jest prostopadła do prostej AB, zatem iloczyn współczynników kierunkowych tych dwóch prostych ma wartość minus 1. Zatem najpierw wyznaczę współczynnik kierunkowy prostej AB. Będzie to iloraz różnicy rzędnych punktów A i B przez różnicę ich odciętych. Tutaj kolejność odejmowania nie ma znaczenia, byle tylko była taka sama w liczniku jak w mianowniku. Najwygodniej podpisać punkt A pod punktem B i po prostu odejmować. 10 minus 2 będzie w liczniku, to będzie 8, a w mianowniku będzie 2 minus minus 2, czyli 2 dodać 2, co daje 4. Stąd potwierdza się to, co widziałem na obrazku. Współczynnik kierunkowy prostej AB wynosi 2. I teraz, ponieważ iloczyn tych współczynników kierunkowych ma wartość minus 1, to współczynnik kierunkowy prostej K ma wartość minus 1 druga. Mówiąc krótko, wystarczy odwrócić tą dwójkę i zmienić jej znak na przeciwny. Do wyznaczenia wyrazu wolnego B wykorzystam współrzędne punktu M, środka odcinka AB. Te współrzędne obliczamy w bardzo prosty sposób. Odcięta tego punktu to po prostu średnia arytmetyczna odciętych końców odcinka, czyli krótko mówiąc, dodajemy do siebie x i dzielimy przez 2. Analogicznie obliczamy drugą współrzędną punktu M. Pierwsza współrzędna to będzie suma tych dwóch liczb, czyli 0, podzielić przez 2, no to nadal 0, a druga współrzędna to będzie 10 dodać 2, czyli 12, dzielone przez 2. Teraz tak, ponieważ punkt M leży na prostej K, zatem współrzędne tego punktu, czyli liczby 0 i 6, spełniają równanie tej prostej. Wystarczy zatem za Y podstawić 6, a za x podstawić 0. To natychmiast daje, że B jest równe 6. Czyli potwierdziło się równanie, które odczytaliśmy z wykresu, było dobre.